Ekscelencjo księże biskupie, księże rektorze, czcigodni księża, siostry zakonne, szanowni państwo. Wyrok na księdza, wtedy jeszcze biskupa Antoniego Baraniaka, zapadł w moim najgłębszym przekonaniu 16 czerwca 1953 roku. Znajdujący się wtedy w więzieniu na Mokotowie, ksiądz biskup Kaczmarek, Czesław Kaczmarek, biskup kielecki, wypowiedział zdanie prawdopodobnie pośród współwięźniów w celi. My nie wiemy dokładnie, kto był informatorem tego, co wypowiedział. Ale wypowiedział pewną rzecz, która w tym momencie znaczyła wyrok, że będzie musiał być uwięziony i że będzie musiał przejść szczególną gehennę. Oto notatka, którą zanotowano w sprawie biskupa Kaczmarka, a potem przeniesiono także do specjalnej teczki, którą już wtedy, 16 czerwca 1953 roku, założono w najwyższych poziomach ówczesnego UB. Biskup Kaczmarek tak oto scharakteryzował wtedy biskupa Baraniaka. On był w najlepszej szkole prymasa Chlonda i to lat niemało. Nadaje się do utrzymywania kontaktów z zagranicą, ze światem dyplomatycznym, różnymi drogami. Baraniak właściwie załatwia wszystkie przesyłki za granicę i na pewno robi to najlepiej. Przedstawia dla władz bezpieczeństwa dużą wartość jako skoncentrowane urobienie wszystkich wiadomości, tajników, kontaktów i nie daj Boże, aby ten wpadł w jakąś kolizję z paragrafem i dostał się tu na Mokotów. Opowiadałby za całe ubiegłe 20-25 lat, przynajmniej przez 2 lata. Baraniak utrzymywał kontakty z przedstawicielami placówek dyplomatycznych państw obcych oraz Kolbuchem, obywatelem USA, który przyjeżdżał do Polski w celach szpiegowskich. Ta informacja wystarczyła. Jeżeli chciano uderzyć jeszcze bardziej głęboko i celnie w Kościół, trzeba było uderzyć w biskupa Baraniaka. I tak się właśnie stało. Ale żeby zrozumieć tę historię z czerwca 1953 roku, trzeba przynajmniej odwołać się do wydarzeń, które dotyczą samego 1953 roku, ale od samego jego początku. Otóż 12 stycznia 1953 roku miał się udać do Rzymu już nominat kardynał Stefan Wyszyński, arcybiskup warszawski i gniesieński. Miał się udać do Rzymu, aby otrzymać insygnia kardynalskie. I wtedy odebrano mu paszport. W dniach od 21 do 27 stycznia odbył się słynny proces Kurii Krakowskiej. W czasie tego procesu zapadł wyrok śmierci, dożywocie dla wielu innych kapłanów, wieloletnie więzienia dla pozostałych. W marcu umiera Stalin. I wcale nie znaczyło to rzeczy dobrej dla Kościoła w Polsce, wbrew temu, co by się mogło wydawać. Bierut bowiem wielokrotnie już wcześniej domagał się aresztowania kardynała Wyszyńskiego, ale właśnie Stalin temu się przeciwstawiał, twierdząc, że frontalny atak przeciwko Kościołowi w Polsce niczego nie da, że trzeba podjąć właśnie tę metodę, która okazała się bardzo skuteczna w walce z Serbią w Związku Radzieckim po rewolucji w tak zwanej Wielkiej Październikowej, wprowadzanie własnych ludzi, rozsadzanie od środka, prowokacje, podział na tych wiernych władzy nowej, radzieckiej i tych, których trzeba izolować i tak dalej. Śmierć Stalina sprawiła, że przez mniej więcej 3 lata były walki frakcyjne bardzo silne w Moskwie. To się odbijało oczywiście
na wszystkich tak zwanych sojuszniczych krajach Związku Radzieckiego, ale w pewnym momencie, właśnie wtedy na początku, do głosu w Moskwie doszli ci najbardziej twardzi, gdy chodzi o walkę z Kościołem, i oni w gruncie rzeczy dali dość wolną rękę Bierutowi w tym procesie ostatecznej rozprawy z Kościołem w Polsce. 8 maja było ogłoszone w słynnej orędzie Episkopatu Polski, zaczynające się od słów non possumus. Nie możemy się zgodzić na dalsze ustępstwa. Nie możemy zgodzić się na to, żeby o urzędach nie tylko biskupich, ale nawet o wikariuszowskich decydowały odpowiednie urzędy, w gruncie rzeczy służby bezpieczeństwa. Jest niezależność między Kościołem a państwem, nawet taka niewielka niezależność, jaką gwarantowało słynne porozumienie między rządem a episkopatem z kwietnia 50 roku. 13 maja doszło do niespodzianej śmierci księdza Zygmunta Kaczyńskiego, redaktora Tygodnika Warszawskiego. Trzeba wiedzieć, że była to postać niezwykła, związana ze Stronnictwem Pracy. W większości wojny on spędził czas na emigracji, przez jakiś czas był nawet ministrem w rządzie Mikołajczyka w Londynie. Po wojnie wrócił wraz z Karolem Popielem do Warszawy i jeszcze mógł na początku założyć Tygodnik Warszawski. Pismo, które było jednoznaczne, gdy chodzi o krytyczne podejście do marksizmu i do nowej władzy, w przeciwieństwie do Tygodnika Powszechnego, który szukał zawsze jakichś dróg kompromisu. Zmarł w więzieniu 13 maja 1953 roku. Niespodzianie, tym bardziej, że kilka dni wcześniej odwiedziła go jego siostra i nic nie wskazywało na to, że do śmierci ma dojść. Ja kilka tygodni temu spotkałem się zupełnie przypadkowo z jednym z pracowników telewizji łódzkiej, który pisał wprost pracę na temat księdza Kaczyńskiego, i on powiedział, że ksiądz Kaczyński po prostu został zamordowany, tak jak to czyniono z oficerami w Katyniu, strzałem w tył głowy. O samej sprawie tej śmierci księdza Kaczyńskiego ksiądz kardynał Wyszyński pozostawił następującą notatkę w swoich promemoria, opublikowanych stosunkowo niedawno. Pisał wtedy tak. Otrzymałem wiadomość o pogrzebie księdza kanonika Zygmunta Kaczyńskiego. Zmarł w więzieniu dnia 13 maja. Siostra otrzymała powiadomienie od władz więziennych, że zwłoki będą dostarczone do kościoła na Pogąskach, gdzie może być msza święta w obecności 6 księży i rodziny. Zwłoki dostarczono dnia 18 maja o godzinie 9:40. W pace, bez ubrania, z głową osłoniętą papierem. No właśnie chciano przynajmniej sprawić, żeby nie było widać tej śladów po strzale w tył głowy. Po widocznych śladach sekcji zwłok. Ksiądz Kaczyński umarł rzekomo na rzeku niespodziance władz więziennych. Ksiądz Paul de Ville odprawił mszę świętą i sam odprowadził ciało do grobu rodzinnego. Umarł w więzieniu człowiek o głośnym w Polsce i za granicą nazwisku. Śmierć ta zawstydza naszych rządców i dlatego pogrzeb urządzono po cichu. Ksiądz prałat de Ville poinformował mnie szczegółowo o pogrzebie księdza prałata Kaczyńskiego na Powązkach. Ciało ubrano w sutannę i ornat. Było bardzo pokrojone po sekcji zwłok. Zgon tego człowieka, tak bardzo mi dawniej dalekiego, zbliżył mnie doń. Stał się symbolem, a swą dzielną postawą w ciągu 4 lat pobytu w więzieniu dał wspaniały przykład ducha kapłańskiego.
Zaraz będę tłumaczył, dlaczego właśnie ta śmierć była tak ważna dla zwłaszcza początkowych dni, tygodni pobytu biskupa Paraniaka w więzieniu na Mokotowie. We wrześniu doszło do procesu pokazowego księdza biskupa Kaczmarka. Pogrzeb był transmitowany przez radio. Pisało o tym bardzo wiele osób. Ukazało się po tym wiele bardzo krytycznych wobec biskupa artykułów, między innymi artykuł pana Mazowieckiego. Biskup Kaczmarek przyznawał się do wszystkiego. I do współpracy z imperializmem amerykańskim, i z jego fortpocztą w postaci Watykanu. Wszyscy to słuchali z przerażeniem. Także biskupi, którzy byli wtedy zebrani na rekolekcjach na Jasnej Górze. Nie ulegało wątpliwości, że te zeznania, które wtedy składał biskup Kaczmarek, były na nim wymuszone. Nikt dokładnie nie wiedział, jak to się dokładnie dokonało. Niemniej jednak nikt nie poznawał biskupa Kaczmarka, którego znano właśnie z silnej, zdecydowanej postawy, jednoznaczności i także bardzo dobrego zdrowia. Biskupi wrócili do siebie i nie ulegało wątpliwości, że zbliża się moment decydującej rozgrywki. Kardynał Wyszyński 25 września, więc mniej więcej tydzień później, wygłosił słynne kazanie w kościele świętej Anny. Tam jak refren wracało takie jego zdanie. Gdyby wam mówiono, że prymas Polski zdradził Polskę, nie wierzcie. Gdyby pomówiono wam, że prymas to i to, nie wierzcie. Dlaczego to mówił? Liczył się z uwięzieniem. I bał się, że może nie wytrzymać tortur. Podobna zresztą sytuacja była kilka lat wcześniej, kiedy kardynał Sapieha też liczył się z uwięzieniem i zostawił też notatkę mówiącą o tym, że gdyby został uwięziony i gdyby ogłoszono, że przyznał się do jakichś rzeczy przeciwko państwu, narodowi czy kościołowi, żeby to absolutnie nie wierzono. Doszło do aresztowania biskupa kardynała Wyszyńskiego w nocy z 25 na 26 września, kilka godzin po powrocie z kościoła świętej Anny. Tego samego wieczora, właściwie noc, uwięziono także biskupa Paraniaka. Kardynał Wyszyński nie wiedział, co się stało z biskupem Paraniakiem. Był przekonany, że został. Co więcej, tym, którzy go aresztowali, powiedział, że odtąd właśnie za całość tego domu i wszystkiego, co się tam znajduje, zwłaszcza za sekretariat prymasa Polski, jest odpowiedzialny jego dyrektor, ksiądz biskup Baraniak. I w tym przekonaniu kardynał trwał niemal do końca. I to sprawiło, że był przekonany, kiedy potem się dowiedział o oświadczeniu biskupów po jego aresztowaniu, że wszyscy go opuścili, za wyjątkiem Niemca Zinka z Olsztyna i psa Bacy. To sformułowanie zapisane w zapiskach więziennych prymasa pojawiło się teraz w jednej z publikacji, między innymi Widzimy, zapominając albo nie chcąc wiedzieć, że prymas bynajmniej zdradzony przez wszystkich nie był, że w więzieniu, a nie w internowaniu, znalazł się ktoś, kto rzeczywiście najwięcej wiedział o życiu Kościoła w Polsce od czasów prymasa Chlonda, aż po tę noc uwięzienia prymasa Wyszyńskiego. I że właśnie ten człowiek, biskup Antoni Baraniak, wziął na siebie, jak to powiedział potem kardynał Wyszyński na pogrzebie arcybiskupa Baraniaka w sierpniu 1977 roku, wziął na siebie odpowiedzialność
samego prymasa Polski za cały Kościół. Dlaczego biskup Kaczmarek mógł powiedzieć o Baraniaku, że on wie najwięcej, że w nim jest jakby skoncentrowane urobienie wszystkich wiadomości, tajników, kontaktów i tak dalej? Otóż, skracając pewne wydarzenia z biografii biskupa Baraniaka, powiem tylko tyle, że on urodzony 1 stycznia 1904 roku, po ukończeniu szkoły podstawowej w Mchach, to jest taka maluteńka miejscowość niedaleko Śremu, jakieś 50 km na południe od Poznania. Wstąpił do zakładów księży salezjanów w Oświęcimiu, to jeszcze w roku 1917, przekradając się przez granicę między Prusami a Austro-Węgrami jeszcze wówczas. W 20 roku wstąpił do nowicjatu salezjanów, odbywał normalne studia w ramach programu studiów salezjańskich. Śluby wieczyste złożył w roku 25, a w 27 skierowano go do Rzymu na studia specjalistyczne. Tam przebywał 6 lat, do 33 roku. Uwieńczone te studia zostały doktoratem z teologii na Gregorianie i dalej doktoratem z prawa kanonicznego w Instytucie Świętego Apolinarego. Ten instytut jest dzisiaj Wydziałem Prawa Uniwersytetu Laterańskiego. Był doskonale przygotowany, gdy chodzi o znajomość języków. Świetnie, gdy chodzi o znajomość łaciny, bardzo dobrze także, gdy chodzi o grekę, naturalnie włoski, francuski, niemiecki. Ponadto był człowiekiem wielkiej osobistej skromności, nawet takiej cichości, wyciszenia. Także nie dziwmy się, że kiedy w roku 1933 kardynał August Hlond, arcybiskup gnieźnieński i poznański, prymas Polski, poszukiwał sekretarza, wskazano mu właśnie na księdza Baraniaka. Tym bardziej była to decyzja, czy wskazanie bliskie kardynałowi, że sam kardynał był salezjaninem, teraz otrzymuje księdza z tego samego zgromadzenia. Ta jedność, to poczucie jedności zgromadzeniowej niewątpliwie odgrywało tutaj bardzo wielką wagę. Pełnił funkcję sekretarza. Obok niego był jeszcze kapelan. Tę funkcję pełnił ksiądz Bolesław Filipiak, ksiądz z kleru archidiecezji gnieźnieńskiej. Jako wspominali starsi księża z Poznania, z tamtych lat jeszcze, oczywiście już dzisiaj nie żyją. No, był taki skromny ksiądz, przychodził spod katedry, z pałacu biskupiego do Fary, tam odprawiał mszę świętą, gdzieś przy bocznym ołtarzu. Zasłynął właściwie tylko z tego, że chodził z cukierkami w kieszeni, rozdawał to dzieciom. No, taki sobie ksiądz. Tymczasem on prowadził kancelarię prymasa Polski. Była to kancelaria bardzo ważna, bo ona odnosiła się nie tylko do wszystkich spraw najważniejszych, które działy się w Polsce, ale także prymas Polski, Hlond, był odpowiedzialny za duszpasterstwo Polonii na całym świecie. Chodziło o to zatem, żeby utrzymywać kontakty także od strony właśnie epistolarnej, czy w ogóle wszelkie informacje zbierać związane z Polakami rozproszonymi wówczas na całym świecie. Dalej, kardynał Hlond był bardzo ceniony przez papieża Piusa XI i wielokrotnie pełnił funkcję jego legata na wielkich zgromadzeniach międzynarodowych. Sam zresztą w Poznaniu rządził dwa takie wielkie sympozja międzynarodowe, jedno tomistyczne, bardziej naukowe, drugie Kongres Chrystusa Króla o charakterze międzynarodowym.
To dawało mu oczywiście powód do dumy i radości. To podnosiło prestiż, ale zdajemy sobie doskonale, że za tym się kryła ogromna praca jego sekretariatu pod kierownictwem księdza jeszcze wtedy Antoniego Barania. Doszło do wybuchu wojny. Moja mama, świętej pamięci, już mówiła mi wielokrotnie, że pamięta oświadczenie kardynała Hlonda z 1 września, mówiące o tym, żeby zachować spokój, nie bójcie się, ja z wami pozostaję. I można było wyobrazić sobie, nie chcę powiedzieć rozpacz, ale rozczarowanie i gorycz poznaniaków, gdy się okazało, że z nocy na 3 na 4 września kardynał Hlond opuścił Poznań. Nie dlatego, że chciał go opuścić. Był wzywany przez rząd polski w Warszawie, żeby właśnie ze względu na swój ogromny prestiż i swoją znajomość rzeczy był przy rządzie i pomagał sprawy polskie, przeciwstawiając się prowokacjom i kłamliwej propagandzie goebbelsowskiej. I kardynał Hlond, chcąc, nie chcąc, Poznań opuścił, zabierając ze sobą księdza Baraniaka. Po drodze do Warszawy samochód był nadmartowany, kardynał odniósł lekką ranę, ale do Warszawy dojechał i okazało się, że już rządu w Warszawie nie ma. Jest tylko nuncjusz Marmarczy. Z nim się zastanawiał, co robić. Powrotu do Poznania już nie było. Już był front, który dzielił Poznań od Warszawy. Więc rozpoczęła się ta pełna goryczy i upogorzeń tułaczka aż do miejsca, gdzie rząd polski przekroczył granicę rumuńską, został internowany. Natomiast Hlond razem z nuncjuszem Marmarczym specjalnym pociągiem przez Triest dojechali do Rzymu. I tutaj zaczęła się znowu ogromna praca kardynała Hlonda, ukazująca bezmiar krzywd i okrucieństw niemieckich wobec ludności polskiej we wrześniu 1939 roku. Nie było to wcale łatwe. Były to Włochy Mussoliniego. Nie zapominajmy również, że był to Watykan, który był głównie obsadzony, nieładne słowo, przez księży włoskich, którzy z entuzjazmem patrzyli na pakty lateralne niskie, które sprawiły, że mogło powstać niezależne państwo Watykan, że skończył się ten bardzo trudny dla Kościoła okres tego, co już Pius IX określił jako bycie więźniem Watykanu. Te sympatie profaszystowskie, które dominowały wówczas, musiały być jakoś przezwyciężone przez działalność kardynała Hlonda. I on to robił. Oczywiście znowu dzięki pomocy księdza Antoniego Baraniaka. Papież Pius XII przyjął dwukrotnie, a może nawet więcej, Hlonda u siebie i zaproponował mu pobyt u siebie w Watykanie. Ale Hlond wiedział, to byłaby złota klatka, z której by nie miał żadnej możliwości działania na zewnątrz. I kiedy doszło do kampanii francuskiej w maju i czerwcu 1940 roku i kiedy wtedy dopiero Włochy oficjalnie przystąpiły do wojny po stronie Niemiec, kardynał nie przyjął raz jeszcze oferowanej gościny w Watykanie, tylko udał się do Lourdes. To była strefa Vichy. I tam spotykał się z polskimi uciekinierami, żołnierzami, tymi, którzy przez Pireneje chcieli przedostać się przez Hiszpanię do Anglii. Znowu ogromna praca na rzecz Polski i emigracji. Musieli potem opuścić Lourdes, skierowali się do Sabaudi. Tam mi oferowano miejsce schronienia na krótko. Tam właśnie Hlond został aresztowany przez Gestapo, przywieziony do Paryża. To był już 1944 rok
I wtedy zaproponowano mu uwolnienie i powrót do Poznania, chociaż cały czas chciał do Poznania wrócić. Ale pod jednym warunkiem. Owszem, do Poznania wróci, jeśli wyda odezwę do Polaków, by ci chwycili za broń i stanęli przy boku armii niemieckiej przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Oczywiście Chlont musiał odmówić. Zagrozili mu śmiercią. Odpowiedział, to powieście mnie na tych kratach domu, w którym tutaj jesteśmy. Więc przewieziono go do jakiegoś klasztoru franciszkańskiego, gdzie został uwolniony przez armię amerykańską. Stamtąd przewieziony do Paryża i generał Eisenhower, głównodowodzący wojsk aliancji, oferował mu specjalny samolot, którym udał się do Rzymu na spotkanie z Ojcem Świętym. Tam też przybył do Rzymu z Sabaudii ksiądz Baraniak. Tam też kardynał Chlont otrzymał specjalne upoważnienia. Praktycznie poza małymi tylko zastrzeżeniami. Był jakby papieżem w Polsce. A wszystko dlatego, że nikt nie wiedział jeszcze, co się w Polsce stanie. Ale na pewno zdawano sobie sprawę, będzie źle. I będą te kontakty między Watykanem a Kościołem w Polsce bardzo utrudnione. To dzięki właśnie tym specjalnym upoważnieniom kardynał Chlont mógł także tutaj na ziemiach zachodnich dać polskich administratorów apostolskich. Czego Niemcy do dzisiaj nie chcą przebaczyć. Przy tym wszystkim jest Barania. I Chlont wtedy też zrozumiał, że jako prymas Polski musi być w Warszawie, nie w Poznaniu. Bo w Warszawie decydują się najważniejsze rzeczy. I dlatego wtedy też, w 1946 roku, zapadła decyzja, by Prochak i Wicer na ten raz doszło do Unii Warszawy i Gniezna, i żeby prymas mógł być właśnie w Warszawie i Gnieźnie jednocześnie. A Poznań pozostaje, czy powstaje jako nowe, niezależne arcybiskupstwo, na którego czele stanął biskup Dymek, internowany podczas wojny w Poznaniu, bohaterski, wspaniały biskup. Baraniak jedzie do Warszawy. Organizuje sekretariat prymasowi Polski. Miał w ogóle mentalność kancelisty. To znaczy perfekcjonował wszystko, gdy chodzi o przypływ korespondencji, wszelkich materiałów i wypływ. Do tego stopnia, że nawet koperty zachowywał i na nich notował dokładnie, kiedy one dotarły do jego rąk, a potem, kiedy była formułowana odpowiedź. Idealna sytuacja dla kogoś, kto chciałby nad tym sekretariatem zapanować i dowiedzieć się o przepływie korespondencji. Oczywiście kardynał Chlont, będąc wtedy w Warszawie, dojrzewa już rok 1948, czyli rozprawa z tak zwanym odchyleniem narodowym Gomułki i wprowadzenie już pełnego stalinizmu do Polski. Chlont spotyka się z różnymi ludźmi, także z podziemia, także z dyplomatami zachodnimi, siłą rzeczy. Nagle zapada na chorobę, drobiazg, zwykły zabieg, nic wielkiego. I teraz się okazuje, że prymas umiera. Umiera pośród ogromnego bólu i w pełni świadomie. Zażądał. Taki był wtedy przywilej kardynałów, żeby przyniesiono mu wiatyk w monstrancji. Chciał, żeby Warszawa wiedziała, że umiera prymas. Zażądał też, żeby go pochowano w ruinach katedry świętego Jana w Warszawie. Dlaczego? Bo tam miał powstać właśnie na ruinach tej katedry Pałac Kultury. A on nie chciał do tego dopuścić. Zdawał sobie sprawę, że jego grób właśnie tam w ruinach katedry
uniemożliwi coś takiego. I rzeczywiście Pałac Kultury zbudowano tam, gdzie jest. Już mało kto mówi o tym, że żeby tam wybudować ten pałac, trzeba było zburzyć bardzo wiele dobrze zachowanych domów, mimo powstania warszawskiego i później niszczenia tej struktury materialnej przez wojska niemieckie. I umierając, powiedział swojemu sekretarzowi: moim następcą ma być biskup lubelski Stefan Wyszyński. I proszę tę informację przekazać do Stolicy Apostolskiej. Kontaktów normalnych nie było, ale miał ksiądz Baraniak swoje kontakty prywatne z chargé d'affaires ambasady szwajcarskiej. I ten przekazał list pocztą dyplomatyczną do nuncjatury w Bernie, gdzie w tej nuncjaturze pracował kolega Baraniaka z czasów studiów. I ten list trafił do ojca świętego Piusa XII. Pius XII przyjął sugestię umierającego prymasa. Ku zaskoczeniu całego Episkopatu Polski sądzono, że następcą prymasa będzie kardynał Sapieha. Wielki, wspaniały, zasłużony dla Polski, cieszący się ogromnym autorytetem, względnie arcybiskup Dymek z Poznania. Względnie jeszcze biskup łomżyński Łukomski, Stanisław Łukomski. Tymczasem okazuje się, że jest nowy prymas, najmłodszy biskup, nikomu dotychczas, nawet w konferencji episkopatu, mało co znany. Nie doszłoby do tego, gdyby ksiądz Baraniak tej woli umierającego prymasa nie przekazał. Co więcej, ksiądz, a później biskup Baraniak nigdy o tym, co zrobił, nie powiedział prymasowi Polski. Prymas o tym się dowiedział zupełnie przypadkowo, kiedy zrabowane przez UB dokumenty z sekretariatu prymasa Polski wróciły na Miodową w 1956 roku. I kiedy je porządkował i znalazł dokument mówiący o misji, którą spełnił ksiądz biskup już wtedy Baraniak. To pokazuje rzeczywiście, kim on był, ile wiedział. I teraz chodziło o jedno, złamać go, tak jak Kaczmarka, i uczynić z niego pierwszego świadka w procesie pokazowym, już nawet nie tylko przeciwko kardynałowi Wyszyńskiemu, ale także przeciwko kardynałowi Chlądowi, to znaczy przeciwko polskiej hierarchii odrodzonej po 1918 roku hierarchii polskiej, Kościoła katolickiego. I pokazać, jaka to hierarchia była zdradziecka wobec narodu, jakie utrzymywała kontakty z Watykanem, z imperializmem amerykańskim i tak dalej. Przez 2,5 roku przebywał w więzieniu, poddawany ogromnym torturom. Z zapisów, które mamy, które ku mojemu zaskoczeniu ocalały, one są przede wszystkim w IPN-ie warszawskim, ja do tych dokumentów dotarłem, wynika, że przeszedł przez 145 przesłuchań oficjalnych, notowanych, a ile było nieprotokołowanych, a ile było takich, które zostały mimo wszystko zniszczone, bo nie wszystko się zachowało. Tam są niektóre dokumenty, które mówią, że był przesłuchiwany od tej godziny, tej minuty, do tej godziny, do tej minuty. To było bardzo wiele, wiele godzin. Zapis z tych przesłuchań jest nieraz dwuczystronicowy, zaledwie pisany kaligraficznie, ręcznie, więc to nie było całe wiele. Co się działo przez tyle godzin? Tuż po opublikowaniu tej książki, która była pokazana, byłem na wizytacji u jednego z księży archidiecezji poznańskiej, jeszcze to musiało być 2 lata temu.
Ten ksiądz to dawny prefekt seminarium duchownego, także mój przełożony z dawnych lat. On powiedział mi tak, proszę księdza biskupa, tak się do mnie zwracał, powiem jedną rzecz, znaleźliśmy się we dwóch, o której nikomu nigdy nie mówiłem. Nie uważałem za stosowne, żeby to powiedzieć. Ale teraz to powiem, ponieważ ta publikacja, ksiądz biskup się tym zajmował. Dodam, że ksiądz kilka dni później, już wtedy ciężko schorowany, umarł. Ale przekazał mi taką rzecz. Kiedy arcybiskup Baraniak już ciężko chorował, i to był rok 76, po swoim pierwszym pobycie w szpitalu, na kilka miesięcy wrócił do domu i poczuł się jako tako, by móc być na Wigilii Kleryków w Seminarium Poznańskim w 76 roku. I powiadam, był ten pewien taki moment, że ja samym arcybiskupem byłem tylko sam na sam. Rektor poszedł jeszcze sprawdzić, czy wszystko jest przygotowane przy stole. I naraz arcybiskup zaczyna opowiadać o swoim pobycie w więzieniu. A trzeba wiedzieć, że on o tym nikomu nie mówił. Ja rozmawiałem z wieloma osobami z najbliższego jego otoczenia, łącznie z arcybiskupem świętej pamięci Przykuckim, jego sekretarzem, przez cały czas. Odziedziczony zresztą po arcybiskupie Dymku. Nigdy mu nie mówił o tym, co przeszedł. A naraz tutaj, być może atmosfera wigilijna, być może świadomość też ciężkiej choroby, ale mówił tak, kiedy mnie wrzucano do ciemnicy, a to była taka, takiej karty, przepraszam za takie brutalne teraz opis, nago, kiedy z góry przez katownicę spadały odchody z latryn, co jakiś czas mnie wydobywano stamtąd i czekano, żebym podpisał lojalkę. A ja już nie miałem nic, żadnej siły, mówiłem sobie tylko jedno. Baraniak, ty się nie możesz ześwinić. Żadne, jak Państwo widzą, racje nadprzyrodzone, jakieś głębokie, duchowe, nie. Ty się nie możesz ześwinić. Więc odmawiam i znowu go tam przecano. Jego sytuacja w tym więzieniu była bardzo trudna, bo on doskonale wiedział, jakie dokumenty wzięto z sekretariatu prymasa Polski. On nie chciał oczywiście się poddać i pójść podpisać lojalki. On też nie chciał przyjąć tej linii obrony, którą właśnie przyjął ksiądz Kaczyński, totalne nie. Nie dlatego, żeby się bał. W moim przekonaniu dlatego, że był przekonany, jeżeli zginie tak jak Kaczyński, to na pewno kardynał Wyszyński znajdzie się w więzieniu. A chciał go zasłonić. Więc przyjął taktykę udawania, przepraszam słowo, głupiego kancelisty. I jest to sformułowanie, które znajdziemy w notatkach przesłuchujących go funkcjonariuszy UB. Bo są dokumenty z tych przesłuchań, robionych także przez nich. I są także przygotowane plany, jak go dalej przesłuchiwać, w którym kierunku iść, żeby go złamać. I bardzo szybko zorientowano się, że on przyjął właśnie taką taktykę na opóźnienie, licząc, że być może coś się stanie. Coś się stanie, co sprawi, że on wyjdzie z tego więzienia, a Polska jakoś odzyska wolność. Wbrew nadziei. Uratowało go jedno. Znalazł się w tak trudnej sytuacji zdrowotnej, że go skierowano do szpitala więziennego. Tam poddano go dość poważnej operacji. Przez jakiś czas zatem nie był w celi więziennej, tylko w szpitalu więziennym, gdzie otaczano go w miarę dobrym szacunkiem, nie dlatego nawet, że był arcybiskupem, biskupem, ile dlatego, że się nie załamał. Ale kiedy porównywałem daty,
kiedy był w tym szpitalu więziennym i daty niektórych przesłuchiwań, to można z tego łatwo wyciągnąć wniosek, że go z tego szpitala także wybrano na przesłuchanie. Nieraz bardzo upokarzające. Pokazywano mu, pierwszy przedstawiano mu jakieś sprawy, to była właśnie taktyka. Czy coś wiecie o tym, albo wiecie, kto to taki, wymieniono nazwisko, sytuacji, nie, nic nie wiem, nie pamiętam. No to patrzcie. No i pokazywałem mu dokument i nie ma najmniejszej wątpliwości, że ten dokument przeszedł przez jego ręce. On miał taki szczególny sposób pisania, taką kaligrafię, jakbyśmy widzieli elementa Szwalskiego. Do końca życia. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że to jest jego charakter pisma. A, rzeczywiście, powiada. No tak, to podpisałem, ale ja nic nie wiem. Ja nic nie wiem, ja otrzymywałem korespondencję, zanosiłem do kardynała Chlonda, potem Wyszyńskiego, a potem odnosiłem gdzieś się kogoś takiego, takiego. Nic nie wiem. No ale tam była też księga wszystkich wchodzących i wychodzących gości. To też było notowane. A rzeczywiście, powiada, tak. Ale ja go zaprowadziłem do gabinetu kardynała, zamknąłem drzwi i nic nie wiem, co się działo. I tak trwały te przesłuchania. W końcu 1955 roku rozeszła się wiadomość, że on umarł w więzieniu na Mokotowie. To podawała Wolna Europa. On żył, ale był w stanie skrajnego wyczerpania, miał 40 kilka kilo zaledwie. Nie chciano, żeby umarł w więzieniu, więc w końcu 1955 roku, już po świętach Bożego Narodzenia, to był 30 grudnia, pozwolono mu opuścić więzienie na Mokotowie, ale wcale nie znaczyło, że otrzymał wolność. Nie. Przewieziono go do domu salezjańskiego w Marszałkach. To jest taka zupełnie zagubiona miejscowość. Ja specjalnie tam pojechałem, żeby zobaczyć, co są te marszałki, koło Strzeszowa w Lasach, zupełnie ukryte. To był taki dom opieki. I tam go umieszczono, nie pozwalając mu absolutnie tego domu opuścić. Ciągle przy drzwiach tej posesji był samochód z urzędnikami UB. Podczas jazdy z Warszawy do Warszawek samochód uległ dziwnemu wypadkowi. I niewątpliwie biskup Baraniak musiał sobie przypomnieć sprawę biskupa Stanisława Łukomskiego, o którym, jak mówiłem, uważano, że jest jednym z możliwych następców po kardynale Chlądzie, ze względu na swoją nieustraszoną postawę i wobec Niemców, i wobec komunistów. Proszę sobie wyobrazić coś takiego, że Niemcy opuszczają Łomżę w 1944 roku, podminowują katedrę, którą chcą wysadzić w powietrze, a on idzie do tej katedry i mówi, to mi wysadźcie razem z tą katedrą. I Niemcy tego nie zrobili. Biskup Łomżyński jest na pogrzebie kardynała Chlonda, wraca do siebie, samochód ulega dziwnemu wypadkowi i biskup Łomżyński ginie. Baraniak sobie musiał to przypomnieć. Będąc w Marszałkach poprzez biskupa Klepacza, który pełnił wtedy funkcję przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski i biskupa Chromańskiego, sekretarza, prosił władzę o to, aby mógł udać się do Krynicy na leczenie, bo tam nie miał w Warszawkach żadnej pomocy lekarskiej, a był śmiertelnie wyniszczony. W styczniu czy lutym 1956 już roku to pozwolenie otrzymał od władzy bez Poznania, ale pod warunkiem, że go zawiozą własnym samochodem do Krynicy. Odmówił, bojąc się kolejnego dziwnego przypadku, czy wypadku. Więc złość Warszawy, w takim razie nie będzie żadnego pozwolenia na wyjazd. I znowu starania, które zaowocowały tym, że wreszcie w marcu czy kwietniu, już teraz nie pamiętam, to pozwolenie na wyjazd do Krynicy otrzymał.
i prosił, żeby go zawieźli do klinicy jego współbracia Saryzajny z Łodzi. Proszę sobie wyobrazić, samochód jest gotowy, Warszawa, starsi ten pamiętają ten wspaniały cud motoryzacji, nie tyle polski zresztą, ale produkowany tutaj. Samochód jest gotowy. W noc przed wyjazdem do marszałków jest włamanie do garażu, ale nic się nie stwierdza, żeby coś się stało. Więc jadą tym samochodem do marszałków i samochód ulega wypadkowi. Okazało się, że wykręcono jakąś część z układu kierowniczego. I dopiero kolejnym samochodem do Krynicy się udał. To niedaleko nawet do Komańczy z tej Krynicy. I dochodzi do korespondencji między internowanym kardynałem Wyszyńskim, a internowanym w Krynicy także biskupem Antonim Baraniakiem. Ja zupełnie przypadkowo do tej korespondencji doszłem, bo ona znalazła się w jakimś kartonie w archiwum poznańskim i księża wiedzieli, że ja się Baraniakiem zajmuję, więc mi przynieśli jakiś karton. I ja dotarłem do oryginalnych listów pisanych odręcznie przez kardynała Wyszyńskiego z tamtych czasów. Tragedia polegała na tym, że osoba, ja nie chcę tutaj jej wymieniać, Warszawa, która była pośrednikiem, która była bardzo zaufaną postacią dla biskupa Baraniaka. Z Krakowa ta osoba pochodziła. Jak otrzymywał list od kardynała Wyszyńskiego, jechał wpierw do Krakowa, do UB, a dopiero, z tym listem pokazywał UB, a dopiero potem do Baraniaka, do Krynicy. I nie mam najmniejszej wątpliwości, że coś takiego było, ponieważ w Poznaniu są oryginalne listy pisane odręcznie przez kardynała, jeszcze pamiętam, zielonym atramentem, a w tej teczkach Baraniaka są fotokopie maszynopisu tych listów, maszynopisu, które sporządzono na UB w Krakowie. Ale z tej korespondencji wynika niezłomność jednego i drugiego, a z drugiej strony jakieś przekonanie, że być może nigdy do Warszawy nie wrócą. Że być może otrzymają jakąś formę wolności, ale powrót do Warszawy jest dla nich niemożliwy. Zmieniło się coś. Radykalnie. Dzięki temu, co dzisiaj się już nazywa Powstaniem Warszawskim, a nie poznańskim, a jakimiś wypadkami czerwca 56 w Poznaniu. Ogromne manifestacje ludzi. Największa manifestacja robotników w PRL-u po 45 roku. 100 tysięcy robotników. Na placu, który dzisiaj jest placem Mickiewicza, wtedy się nazywał placem Stalina, a w czasie wojny placem Hitlera. O, dokładnie pokazuje, jaką wagę w Poznaniu ten plac miał, ale też pokazuje, jaka była historia tego placu. A przed wojną tam był ten słynny pomnik niepodległości i wdzięczności za odzyskaną niepodległość. Zaraz rozbity w pył przez hitlerowców we wrześniu 1939 roku. Taka historia jest Poznania. I tam upomniano się nie tylko o prawo, o chleb, o wolność. Upomniano się o Boga. Domagano się wypuszczenia Wyszyńskiego. I także innych biskupów uwięzionych, między innymi biskup Adamski, który wtedy przebywał w Lipnicy, prawda, niedaleko Pniew. Na fali tego, co się wówczas stało w Poznaniu, w październiku 1956 roku Gomułka doszedł do władzy. Z tamtych lat zachowują się czasem pokazywane rzadko filmy wielkiej manifestacji, jaka miała miejsce na tak zwanym placu Defilad, ten wielki plac przed Pałacem Kultury, dzisiaj już częściowo zabudowany. Mówiono, że było 1 000 000 ludzi wtedy, krzyczących na cześć, wibrujących na cześć Gomułki. Ale zachowało się także wspomnienie ówczesnego pierwszego sekretarza partii
warszawskiego, w tej chwili też nie pamiętam nazwiska, to jest mało ważne, który opisał właśnie tę manifestację. Mówił, pisze tak. W pewnym momencie zaczynają się krzyki. Gomułka pyta, co oni wołają? Więc mu mówię, Wyszyński do biura politycznego. Niech wejdzie, niech współrządzi z Gomułką, niech przyniesie nam wolność. Takie naiwne wyobrażenie z tamtych lat. To rozwiążcie manifestację, mówi Gomułka. Rozwiązuje. Ale 100 tysięcy ludzi zostaje i ciągle krzyczy Wyszyński do biura. Więc Gomułka uciekł. Teraz okazało się, że na tej trybunie, która była przed Pałacem Kultury, było podziemne wyjście pod Pałacem Kultury na drugą stronę do tej sali kongresowej. I tak uciekł Gomułka, bojąc się tego tłumu. Ale skutkiem tego było to, że następnego dnia trzech ludzi, między innymi Zenon Kliszko, odpowiedzialny za ideologię, najbliższy współpracownik Gomułki, udali się do Komańczy, prosząc, żeby Wyszyński przyjechał do Warszawy i uspokoił sytuację, która grozi rozruchami, być może interwencją wobec radzieckich, chociażby stąd, tutaj z Legnicy. Ale kardynał Wyszyński już nie był, nie chcę powiedzieć naiwny, ale nie szedł tak łatwo na kompromisy, jak to było na przełomie lat 40. i 50. Wrócił do Warszawy, owszem, ale wpierw wszyscy biskupi muszą być uwolnieni, wrócić do siebie. Musi być wolność prasy katolickiej i musi wrócić religia do szkół. Kliszko mówi, ja nie mogę tego przyrzec, muszę to skonfrontować z Gomułką Warszawy. Więc wraca i za jakieś kilka dni znowu z Warszawy przybywa do Komańczy i przekazuje pełnomocnictwa, na podstawie których Wyszyński mówi, mogę wrócić do Warszawy. I wraca triumfalnie. To jest 31 października 1956 roku, tuż przed Wszystkimi Świętymi. Następnego dnia do Warszawy z Krynicy przybywa biskup Antoni Baraniak. I żeby skończyć tę historię, to, że wypuszczono Baraniaka, to dlatego przede wszystkim, że lekarz napisał, nie przeżyje kilku tygodni. I ta opinia o Baraniaku, jego słabym zdrowiu, trwała później, że jego pamięta jako człowieka niezwykle szczupłego, który podczas spotkań z księżmi także prawie nic nie jadł. Dochodzi do pierwszej wizyty kardynała Wyszyńskiego w Watykanie, to jest wiosna 1957 roku. Bierze ze sobą trzech biskupów. Biskupa Baraniaka i także biskupów Klepacza i Chromańskiego. Chce zamanifestować wobec całego świata jedność episkopatu, mimo że miał wiele wątpliwości i co do Chromańskiego, i co do Klepacza. Ale chciał pokazać też światu, że jest on uwięziony prymas i jest przede wszystkim biskup Baraniak, który tyle lat tak mężnie, tak nieustraszenie w tym więzieniu przebył i nie dał się załamać. Tam właśnie też w maju 1957 roku biskup Baraniak został ogłoszony arcybiskupem poznańskim. Objął rządy na początku lipca. Sam ingres miał miejsce w październiku 1957 roku. To był prawdziwie triumfalny przejazd od marszałków przez Ostrzeszów, Ostrów, Środę do Poznania. Z ogromnym opóźnieniem przybył do katedry poznańskiej. Ale wszyscy na niego czekali. Po drodze były bramy triumfalne, witające męczennika, biskupa niesłonnego. Nigdy
o tym, co przeżył i co uczynił dla Polski, nie mówił. Także do niemal ostatnich dni swego życia. Chciałbym tylko na koniec, bo już pewno przyciągnąłem tak, aż na ten czas, ale chciałbym na koniec zacytować słowa, które powiedział na jego pogrzebie kardynał Wyszyński. I może jeszcze wpierw jedna uwaga. Arcybiskup umarł w szpitalu 13 sierpnia 1977 roku, dokładnie tydzień wcześniej. Był w szpitalu przy jego łożu kardynał Wojtyła. I to, co teraz Państwu powiem, to jest osobiste świadectwo, bo słowa te usłyszał i przekazał mi obecny przy tym wydarzeniu arcybiskup Przykucki. Żegnając się z arcybiskupem Baraniakiem, kardynał Wojtyła powiedział: Ekscelencjo, Kościół w Polsce nigdy nie zapomni tego, co Ekscelencja uczynił dla Kościoła w Polsce w najtrudniejszym momencie jego dziejów. Natomiast kardynał Wyszyński już na pogrzebie 18 sierpnia powiedział tak. Gdy przyszły na Kościół Chrystusowy czasy trudne, lata 1952-53 i następne, wtedy sekretarz stał się jego wiernym towarzyszem w cierpieniu. Mógłbym powiedzieć nie tylko socius in passione, a nawet więcej, obrońca. Jednej nocy obydwaj byliśmy aresztowani i wywiezieni z ulicy Miodowej. Nie wiedzieliśmy o tym, jakie są nasze losy. Pytany, kto tu będzie gospodarzem po moim odjeździe, odpowiedziałem: biskup Baraniak. Nie powiedziano mi wtedy, że jest on już izolowany. W kilka godzin po moim wywiezieniu został zabrany i osadzony w więzieniu. Były to czasy smutne dla Kościoła, ale nie dla jego sług. Bo do nas należy, chociaż nie jest to łatwe, radować się, iż danym nam było dla imienia Chrystusowego zniewagę ucierpieć. Biskup Baraniak uwięziony przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie był dla mnie niejako osłoną. Na niego bowiem spadły główne oskarżenia i zarzuty, podczas gdy mnie w moim odosobnieniu przez 3 lata oszczędzano. Nie oszczędzano natomiast biskupa Antoniego. Wrócił w roku 1956 na Miodową tak wyniszczony, że już nigdy nie odbudował swojej egzystencji psychofizycznej. Pozostał człowiekiem drobnym, szczupłym, wychudzonym, choć niezwykle aktywnym, podejmującym każdy trud bez wahania. Znaliście go dobrze. Może nie wypadałoby mówić o tym, co przeżył, zwłaszcza że biskup Antoni, choć po powrocie z więzienia przez pewien czas pracowaliśmy jeszcze razem, nigdy o tych sprawach mi nie mówił. O tym, co wycierpiał, można się było dowiedzieć tylko od współwięźniów. Sam oszczędzał informacje o swoim cierpieniu, nawet mnie. Domyślałem się, że mój względny spokój w więzieniu zawdzięczam jemu, bo on wziął na siebie jakby ciężar całej odpowiedzialności prymasa Polski. To stworzyło między nami niezwykle silną więź. Wyraża się ona z mojej strony w głębokim szacunku dla tego człowieka, a zarazem w serdecznej wdzięczności wobec Boga, że dał mu tak wielką moc, iż mogłem się na nim spokojnie oprzeć. Niech to pozostanie w tym skromnym wymiarze wspomnień, chociaż można by wiele jeszcze powiedzieć. Minęły bolesne dla Kościoła w Polsce czasy. Zrozumiano, że prześladowaniem, udręką i więzieniem nie da się Kościoła złamać, bo biskup i kapłan przy ołtarzu, czy na ambonie, czy w więzieniu jednakowo świadczy Chrystusowi. Tak przecież zaczęli karierę wszyscy uczniowie Chrystusa i nie można wymagać, by w czasach późniejszych coś się z tej metody zmieniło. Kapłan musi wyznawać Chrystusa w najtrudniejszych nawet sytuacjach.
choćby zażądano od niego bardzo wiele. On, wiedząc, że jest wspierany mocami Bożymi, gdy zaufa, wszystko spokojnie przetrwa, bo Bóg będzie jego obrońcą. I na zakończenie. Gdzieś w pierwszej połowie lat 90. byłem na Watykanie przyjęty przez Ojca Świętego Jana Pawła II. W pewnym momencie mnie zapytał: a wy w Poznaniu, co wy robicie, żeby przywrócić o nim pamięć? Te słowa stały się dla mnie testamentem. A wtedy, kiedy powstała ta szalona kampania lustracyjna, w gruncie rzeczy skierowana przeciwko Kościołowi, pomyślałem sobie, nie jestem przecież historykiem, trzeba pokazywać bohaterów. W moim przekonaniu kimś takim był biskup, arcybiskup Baranek, chociaż mało co o tym wtedy jeszcze wiedziałem. Ale miałem pewne podstawy formalne, by móc udać się do IPN-u, ponieważ jestem pracownikiem naukowym. I myślę, że także te książki, które napisałem, a także i to dzisiejsze spotkanie, jest odpowiedzią na to pytanie, które skierował do mnie już niedługo święty papież. By tę pamięć o bohaterskim arcybiskupie ciągle przywoływać i ciągle pokazywać, jak żyć, by być wiernym uczniem Chrystusa. Dziękuję bardzo. Nie wrócił wraz z Karolem Popielem do Warszawy i jeszcze mógł na początku założyć Tygodnik Warszawski. Pismo, które było jednoznaczne, gdy chodzi o krytyczne podejście do marksizmu i do nowej władzy. W przeciwieństwie do Tygodnika Powszechnego, który szukał zawsze jakichś dróg kompromisu. Zmarł w więzieniu 13 maja 1953 roku. Niespodzianie. Tym bardziej, że kilka dni wcześniej odwiedziła go jego siostra i nic nie wskazywało na to, że do śmierci ma dojść. Ja kilka tygodni temu spotkałem się zupełnie przypadkowo z jednym z pracowników telewizji łódzkiej, który pisał wprost pracę na temat księdza Kaczyńskiego i on powiedział, że ksiądz Kaczyński po prostu został zamordowany, tak jak to czyniono z oficerami w Katyniu, strzałem w tył głowy. O samej sprawie tej śmierci księdza Kaczyńskiego ksiądz kardynał Wyszyński pozostawił następującą notatkę w swoich promemoria, opublikowanych stosunkowo niedawno. Pisał wtedy tak. Otrzymałem wiadomość o pogrzebie księdza kanonika Zygmunta Kaczyńskiego. Zmarł w więzieniu dnia 13 maja. Siostra otrzymała powiadomienie od władz więziennych, że zwłoki będą dostarczone do kościoła na Pogąskach, gdzie może być msza święta w obecności 6 księży i rodziny. Zwłoki dostarczono dnia 18 maja o godzinie 9:40. W pace, bez ubrania, z głową osłoniętą papierem. No właśnie chciano przynajmniej sprawić, żeby nie było widać tej śladów po strzale w tył głowy. Po widocznych śladach sekcji zwłok. Ksiądz Kaczyński umarł rzekomo na kleku niespodziance władz więziennych. Ksiądz Paul de Ville odprawił mszę świętą i sam odprowadził ciało do grobu rodzinnego. Umarł w więzieniu człowiek o głośnym w Polsce i za granicą nazwisku. Śmierć ta zawstydza naszych rządców i dlatego pogrzeb urządzono po cichu. Ksiądz Prawa de Ville
poinformował mnie szczegółowo o pogrzebie księdza prałata Kaczyńskiego na Powązkach. Ciało ubrano w sutannę i ornat. Było bardzo pokrojone po sekcji zwłok. Zgon tego człowieka, tak bardzo mi dawniej dalekiego, zbliżył mnie doń. Stał się symbolem, a swą dzielną postawą w ciągu 4 lat pobytu w więzieniu dał wspaniały przykład ducha kapłańskiego. Zaraz będę tłumaczył, dlaczego właśnie ta śmierć była tak ważna dla zwłaszcza początkowych dni, tygodni pobytu biskupa Paraniaka w więzieniu na Mokotowie. We wrześniu doszło do procesu pokazowego księdza biskupa Kaczmarka. Pogrzeb był transmitowany przez radio. Pisało o tym bardzo wiele osób. Ukazało się po tym wiele bardzo krytycznych wobec biskupa artykułów, między innymi artykuł pana Mazowieckiego. Biskup Kaczmarek przyznawał się do wszystkiego. I do współpracy z imperializmem amerykańskim, i z jego fortpocztą w postaci Watykanu. Wszyscy to słuchali z przerażeniem. Także biskupi, którzy byli wtedy zebrani na rekolekcjach na Jasnej Górze. Nie ulegało wątpliwości, że te zeznania, które wtedy składał biskup Kaczmarek, były na nim wymuszone. Nikt o pani nie wiedział, jak to się dokładnie dokonało. Niemniej jednak nikt nie poznawał biskupa Kaczmarka, którego znano właśnie z silnej, zdecydowanej postawy, jednoznaczności i także bardzo dobrego zdrowia. Biskupi wrócili do siebie i nie ulegało Ekscelencjo księże biskupie, księże rektorze, czcigodni księża, siostry zakonne, szanowni państwo. Wyrok na księdza, wtedy jeszcze biskupa Antoniego Baraniaka, zapadł w moim najgłębszym przekonaniu 16 czerwca 1953 roku. Znajdujący się wtedy w więzieniu na Mokotowie, ksiądz biskup Kaczmarek, Czesław Kaczmarek, biskup kielecki, wypowiedział zdanie prawdopodobnie pośród współwięźniów w celi. My nie wiemy dokładnie, kto był informatorem tego, co wypowiedział. Ale wypowiedział pewną rzecz, która w tym momencie znaczyła wyrok, że będzie musiał być uwięziony i że będzie musiał przejść szczególną gehennę. Oto notatka, którą zanotowano w sprawie biskupa Kaczmarka, a potem przeniesiono także do specjalnej teczki, którą już wtedy, 16 czerwca 1953 roku, założono w najwyższych poziomach ówczesnego UB. Biskup Kaczmarek tak oto scharakteryzował wtedy biskupa Baraniaka. On był w najlepszej szkole prymasa Chlonda. I to lat niemało. Nadaje się do utrzymywania kontaktów z zagranicą, ze światem dyplomatycznym, różnymi drogami. Baraniak właściwie załatwia wszystkie przesyłki za granicę i na pewno robi to najlepiej. Przedstawia dla władz bezpieczeństwa dużą wartość jako skoncentrowane urobienie wszystkich wiadomości, tajników, kontaktów i nie daj Boże, w tak zwanej Wielkiej Październikowej, wprowadzanie własnych ludzi, rozsadzanie od środka, prowokacje, podział na tych wiernych władzy nowej, radzieckiej i tych, których trzeba izolować i tak dalej. Śmierć Stalina sprawiła, że przez mniej więcej 3 lata były walki frakcyjne bardzo silne w Moskwie. To się odbijało oczywiście na wszystkich tak zwanych sojuszniczych krajach,
Związku Radzieckiego, ale w pewnym momencie, właśnie wtedy na początku, do głosu w Moskwie doszli ci najbardziej twardzi, gdy chodzi o walkę z Kościołem. I oni w gruncie rzeczy dali dość wolną rękę Bierutowi w tym procesie ostatecznej rozprawy z Kościołem w Polsce. 8 maja było ogłoszone w słynne orędzie Episkopatu Polski, zaczynające się od słów non possumus. Nie możemy się zgodzić na dalsze ustępstwa. Nie możemy zgodzić się na to, żeby o urzędach nie tylko biskupich, ale nawet o wikariuszowskich decydowały odpowiednie urzędy, w gruncie rzeczy służby bezpieczeństwa. Jest niezależność między Kościołem a państwem, nawet taka niewielka niezależność, jaką gwarantowało słynne porozumienie między rządem a episkopatem z kwietnia 50 roku. 13 maja doszło do niespodzianej śmierci księdza Zygmunta Kaczyńskiego, redaktora Tygodnika Warszawskiego. Trzeba wiedzieć, że była to postać niezwykła, związana ze Stronnictwem Pracy. W większości wojny on spędził czas na emigracji, przez jakiś czas był nawet ministrem w rządzie Mikołajczyka w Londynie, aby ten wpadł w jakąś kolizję z paragrafem i dostał się tu na Mokotów. Opowiadałby za całe ubiegłe 20-25 lat, przynajmniej przez 2 lata. Baraniak utrzymywał kontakty z przedstawicielami placówek dyplomatycznych państw obcych oraz Kolbuchem, obywatelem USA, który przyjeżdżał do Polski w celach szpiegowskich. Ta informacja wystarczyła. Jeżeli chciano uderzyć jeszcze bardziej głęboko i celnie w Kościół, trzeba było uderzyć w biskupa Baraniaka. I tak się właśnie stało. Ale żeby zrozumieć tę historię z czerwca 1953 roku, trzeba przynajmniej odwołać się do wydarzeń, które dotyczą samego 1953 roku, ale od samego jego początku. Otóż 12 stycznia 1953 roku miał się udać do Rzymu już nominat kardynał Stefan Wyszyński, arcybiskup warszawski i gnieziński. Miał się udać do Rzymu, aby otrzymać insygnia kardynalskie. I wtedy odebrano mu paszport. W dniach od 21 do 27 stycznia odbył się słynny proces Kurii Krakowskiej. W czasie tego procesu zapadł wyrok śmierci, dożywocie dla wielu innych kapłanów, wieloletnie więzienia dla pozostałych. W marcu umiera Stalin. I wcale nie znaczyło to rzeczy dobrej dla Kościoła w Polsce, wbrew temu, co by się mogło wydawać. Bierut bowiem wielokrotnie już wcześniej domagał się aresztowania kardynała Wyszyńskiego, ale właśnie Stalin temu się przeciwstawiał, twierdząc, że frontalny atak przeciwko Kościołowi w Polsce niczego nie da, że trzeba podjąć właśnie tę metodę, która okazała się bardzo skuteczna w walce z Serbią w Związku Radzieckim po rewolucji.